Właśnie zaraz będę wyjeżdżać do Grecji. Znaczy jeszcze jestem w domu, co nie, ale jestem już spakowana i w ogóle. Najgorsze jest chyba to, że będziemy jechać autokarem, czy tam, no, autobusem, czy czymś, nie wiem. To będzie jakieś, będzie jakieś 24 nawet więcej godziny jazdy, bo dopiero na miejscu będziemy jutro po południu i zaczniemy zwiedzać, także nie mogę się tego doczekać. Tak to jazda to będzie tak się dłużyła, to będzie masakra. Jak widzicie, już jesteśmy na miejscu. Dokładna lokalizacja tego hotelu to Korinos, 8 km od miasta. Około 60 metrów od budynku rozciągała się piaszczysta plaża Morza Egejskiego. Morze było dosyć ciepłe, aczkolwiek trafiliśmy na taką porę, że od północy było sporo opadów i burz. Oczywiście, były momenty, kiedy nad naszymi głowami świeciło słońce, ale no cóż, pogoda była w kratkę. Sam hotel prezentował się ładnie i przyzwoicie. Nie to ten drugi na południu. Ups, spoiler. Zobaczcie, to jest taki piękny murzyn. Bardzo ładny murzyn zresztą. Jest bardzo stylowy, zobaczcie jaką mam minę. Przybył z dalekiego wschodu, nie wiadomo skąd. Pies mi nie daje spokoju! Piesek, idź sobie już! O, idź tam se, poczłap po wodzie. Zrób jakiś fajny... O, pijesz wodę! Ale sobie, jak to na boku. Co ma... O Jezu! Ta, to takie galaretkowate. Tu jest! Tu widzisz, to galaretkowate, to jest meduza. Jedną z charakterystycznych cech dla tego kraju jest duża ilość błąkających się zwierząt. Przeważnie są to duże psy. Dlatego też w niektórych miejscach można znaleźć maszyny, z których po włożeniu plastikowej butelki wysypuje się karma. W ogóle o, bardzo ładny głos. Nad Morzem Egejskim. Jakby ktoś nie wiedział, nie? Mamy bardzo ładny... Pień. Tak, pień, który uznam za kamień. Jak widzieliśmy już meduzę. O, no właśnie, pokazywałam wam meduzę. I o, powiem bardzo ciekawą historię z McDonalda. Ponieważ byłyśmy w McDonaldzie chyba w Węgrach? No jakoś tak, no nieważne. Bo w Słowacji? Nie wiem. No to w Słowacji byłyśmy. I byliśmy w McDonaldzie. I, a wiadomo, tam trzeba było operować angielskim, nie? Ja zamiast zamówić sobie tam 6 kurczaków, nie? To zamówiłam sobie jakiś ten Big Kitchen. Big Kitchen to jaka ta? Czyli Big Chicken. Ja nie, duża kuchnia. I właśnie dostałam jakąś bułkę z kurczakiem zamiast moich kurczaczków. I to było takie piękne. To była bardzo ciekawa historia. No i tak ogółem, tam są góry, takie fajne, ale może ich być nie widać. Ale góry, może się przed. Mamy koło hotelu prestiżowy basen. O właśnie, jest bardzo fajny, już go pokazywałam też. Darmowy wici. No, nawet działa. O, patrz, tajemnicza Aha, to jest płytka. Kartka! Na pewno by to przeżyła. Chyba, że to jest jakiś prestiż, nie? O, kolejna meduza! O, ja się kręcę! Taka galaretkowata. Nie, niech nie ucieka, czekaj, co ją. Ciekawe, czy ona żyje. Ale może zdechła. Nie, ona umarła! Co ona ma tam w środku? Nie znam się na meduzach. Tak troszkę oddaliłyśmy się bardzo od grupy. Tak troszeczkę bardzo, ale spokojnie, za nami jest jeszcze jeden pan. Bardzo zresztą fajny, więc nie mamy zamiaru go zostawiać w tyle. Ogółem to jest bardzo ładne śmietnisko patyków. Butelki. Ty pamiętam, jak nad Bałtyckim były takie powbijane właśnie patyki. I pamiętam, że zrobiłam sobie taki fajny domek z patyków. Wczoraj w ogóle znaleźliśmy lalkę murzynę nad wybrzeżem. Tak, którą również pokazywałam. No może był bardzo sexy, naprawdę. Bardzo, bardzo mi się podobał. Na pewno przypłynął do nas z Afryki. Oj tak, bo tam na pewno daleko jest jakieś wybrzeże afrykańskie. I w ogóle. No i tam są góry. Góry, morze takie w jedno. Może będziemy... Nie, będziemy po jakiejś chyba górze. Będziemy w Atenach jak w meteorach. Czy to jest pieczarka? Co to jest? Ej, no serio, znajdziesz kurwa. To jest jakieś pieczarki! Co jest nie tak?
Ty, a może ci Grecjanie rzucają pieczarki do morza? Jakaś taka tradycja, czy co? Tak, tradycja wrzucania pieczarek. Może przybędą kiedyś do Polski, w co wątpię, hihi. Grecja to fantastyczny kraj, jeżeli chodzi o ludzi. Są tu mega mili, otwarci i gościnni. Polska niestety przy tym wypada dość słabo, ale też nie najgorzej, bo przecież są kraje bardziej zamknięte. Patrzcie, Grecja o nas pamięta. Mamy wolną rękę, więc możemy spacerować po mieście. To jest jakiś sklepik. O, jaka fajna torba w sowy. To jest dla rakmasterki. Ale ekstra, nie? Jakie fajne. Dobra, pójdziemy na jakieś lody, albo jakieś naleśniki. Naleśniki! Jak są naleśniki po angielsku? Nie wiem. Jakieś papkę, nie papkę. Papkę, ja też mam takie papkę. No też takie były, leśniki. O, no to trafiłam. Coś takiego. Ładny rower. Bo nie, trochę zardzewiały jednak. Jaki dab! A to nie jest dab, ale to jest najdab. Tutaj już jesteśmy w Muzeum Ikon. Czyli takich różnych greckich obrazków. Głównie są to, a nawet chyba zazwyczaj to są właśnie Matki Boskie i tak dalej. Wszystkie związane z religią chrześcijańską. I swoją drogą owe ikony są naprawdę bardzo ładne. Następną fantastyczną atrakcją miało być zwiedzanie Meteor. Prócz tego zobaczyliśmy przy okazji jeszcze Olimp, ale to swoją drogą. Jeżeli chodzi o meteory, po prostu fantastyczny widok. Prócz tego zobaczyliśmy jeszcze klasztory, ponieważ jest to taki właśnie kompleks klasztorów. Jest mnóstwo różnych klasztorów i ja sobie tu w ogóle pozwolę przeczytać z mojej pięknej gazetki turystycznej tam tekst, żebyście się nie nudzili. Jeżeli oczywiście nie chcecie słuchać, no to po prostu to wyłączcie. Jedna z największych atrakcji turystycznych Grecji. Ten słynny masyw skał z Pieskowca z kompleksem klasztorów na ich szczytach znajduje się w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny Tesalijskiej, w okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 613 metrów nad poziomem morza. Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów monastyrów. W roku 1988 klasztory Meteory zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wiek XVI był okresem największej świetności klasztorów. Na bajkowych, szarych skałach stały wówczas aż 24 klasztory. Niezwykłe budowle miały zapewnić bezpieczeństwo mnichom w okresie inwazji serbskiej na państwo bizantyjskie. W XVII wieku zaczęły jednak podupadać. Na teraz tak do klasztorów można doświadczyć prawdziwego uczucia zawieszenia między niebem i ziemią. Wielka przestrzeń działa dziwnie kojąco. Mnisi twierdzą, że w tej dolinie obecność Boga staje się namacalna. Trudno się z nimi nie zgodzić. Tutaj są już prześliczne widoki naszych meteor. Naprawdę fantastyczny widok. Według mnie, no warte zobaczenia, naprawdę. Po 5 godzinach jazdy dojechaliśmy do samych Aten. Jest to stolica i największe miasto Grecji. Jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej. Większość atrakcji turystycznych w Atenach znajduje się w centrum miasta, dookoła najbardziej rozpoznawalnej budowli, symbolu miasta widocznego z prawie każdego miejsca, czyli Akropolu, który właśnie zwiedzamy. Do najważniejszych zabytków Aten należą zespół architektoniczny Akropolu, Propyleje, Rechtejon, Apteros, Świątynia Nike. Partenon, Muzeum Akropolu, Teatr Dionizosa, Forum Rzymskie.
Na górnym akropolu znajduje się także niewielkie muzeum, a obok niego dobrze usytuowany punkt widokowy na jedną z części Aten. Panoramy miasta to kolejna atrakcja akropolu. Stoją na wysokim, stromym wzgórzu, 90 metrów ponad miastem. Dzięki czemu z każdej praktycznie jego strony rozpościera się wspaniały widok na poszczególne dzielnice Aten i na wybrzeże morskie. Następnego dnia pojechaliśmy na zwiedzanie Myken, czyli sanktuarium boga sztuki medycznej Asklepiosa. Zwiedziliśmy muzeum z narzędziami medycznymi oraz teatr o zadziwiającej akustyce. To jest nasz piękny pokój po prostu. Hotelu. Tak jest, tak niestety w drugim hotelu jest okropny, tu mamy taki kibel, on śmierdzi. To właśnie jaka mała kabina i w ogóle tu śmierdzi takim jakimś tak. Czymś. Deska jest krzywa. Tak, co? Tak. Czekaj, to mnie nazywa, to jest ręczniczek za rąk. Deska jest krzywa, to jest jakaś rura. Woda, która jak się włącza, to kwiczy jak świnia. No co to ma być? I jeszcze takie jakieś gówno nam dali, no. I niedobre to jest. Tutaj mamy bardzo zajebistą szafę, która się tak świetnie otwiera. I ma jakieś wieszaczki z PRL-u. Mamy tu jeszcze świetną suszarkę, naprawdę. Bardzo... Tak, tamto poprzednią spaliłam, no nieważne. I tak się prezentuje ten pokój. Zobaczcie, co to jest? To jest taki świetny włącznik. Nie martw się, my tu jesteśmy tylko do jutra i podjeżdżamy. No, albo to, co to jest? To jest kurde dzieło niby, co niby to Picasso jest? I tutaj mam jeszcze świetny balkon i zobaczcie, ta szyba tak chodzi tutaj. No.
A to jest rozciągający się widok morza z Egejskiego, z naszego hotelu, znaczy się w sensie takim, że... Z plaży. No, z plaży dokładnie, przed bo... naszym hotelem. No, 60 metrów czy jakoś tak. Jest bardzo ładnie. Ogółem na pewno lepiej niż w samym hotelu. No i jest fajnie. Z kamyczek, bardzo ładny zresztą, naprawdę to są Babingtona, będziemy zaraz grać. No, ogólnie są duże fale i to może jest mega słone. Chyba 30%, 30 coś ma. No. Ostatni zabytek, jaki zwiedzaliśmy, to Delfy. Delfy to prastare miasto i świątynia grecka u stóp Parnasu, 13 km od Zatoki Koryńskiej na drodze z Termopili na Peloponez. Aktualnie Delfy to nazwa miejsca archeologicznego i miejscowości odległej około 165 km od Aten. Naprawdę, Delfy mają bardzo ciekawą historię, zwłaszcza jeśli chodzi o wyrocznię delficką. Natomiast niestety tutaj nie starczy mi wideo, żebym mogła tutaj opowiedzieć o tej jakże interesującej historii, dlatego radzę Wam samym poczytać co nieco o tej wspaniałej i okazałej budowli. No, dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w Grecji, jakby zaraz jedziemy do domu. I zamówiłam sobie taki prestiżowy soczek. Bardzo prestiżowy, naprawdę. Zobaczcie, z rureczką, z pomarańczami. Są bardzo dobre, bo są greckie, co nie? I jesteśmy właśnie w mieście. Pomarańcze z pomarańczami? Wow. Wiem, logika. I w ogóle ta restauracja jest taka ładna. No niestety ostatni dzień i też jestem z tego powodu smutna. Bo potem jest 24 godziny jazdy, więc trzeba się napoić soczkiem. I to chyba tyle z tego, jakże po prostu świetnej wstawki. No, taki soczek jest. O, patrzcie, gacie latają. Tragedia, no po prostu tragedia. To, widzicie to? Widzicie to? Widzicie? Say goodbye.